Szanowni Państwo, pan Andruszkiewicz zapytał ministra rolnictwa, chcąc udowodnić, jak bardzo dba o ważne dla Polski i Polaków gałęzie naszej gospodarki. Zapytał pana Ardanowskiego. Uwaga. Jak wygląda podsumowanie rozpoczętych i zakończonych głównych prac i działań w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2018 roku? Co byście państwo odpowiedzieli jako minister, gdyby pan Andruszkiewicz zadał wam takie pytanie? Ja może źle to pytanie przeczytałem. Ja może... Pan redaktor przeczytał to nie, ono miało jakąkolwiek treść. Ja tego dobrze nie przeczytałem. Ja może się poprawię, szanowni państwo. Pozwólcie, że ja jeszcze raz przeczytam to pytanie. Tak jakby akcentem pan Andruszkiewicz. Brawo. Jak wygląda podsumowanie rozpoczętych i zakończonych głównych prac i działań w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2018 roku? Nie zmienia to faktu, że to pytanie nadal jest bezsensowne i nic z niego nie wynika. I pan Ardanowski, szef zespołu parlamentarnego polsko-izraelskiego, odpowiada polskiemu posłowi znakomicie, jednym słowem, znakomicie, kropka. Dziękujemy, kurtyna opadła. Panie Andruszkiewicz, pan Ardanowski teraz to pana kolega z rządu. Jak wy tam się ze sobą komunikujecie? Panie Morawiecki, kogo pan... I jak oni ze sobą mogą współpracować w tych ministerstwach? Przecież to jest komedia. Mogą. Może kropka. Nie. Kolejne jedno Może zdaniowe. Nie głupi i głupszy. Może jakaś inna. Coś tu 9,5. Naga broń. Ale mam nadzieję, że na następne pytania pan minister odpowiedział równie obficie. Pan Andruszkiewicz raczył zadać jeszcze jedno pytanie. Które z tych prac są dla resortu priorytetowe? Pan Ardanowski odpisuje wszystkie, kropka. Powiedziałbym, że jest to mistrz ciętej riposty i że jest to śmieszne, gdyby nie jeden fakt. Że te osoby pobierają dietę, uposażenie z pieniędzy pani, pana, nas wszystkich. I zabawiają się w bo to jest śmieszne. Zabawę głupi i głupszy. To jest śmieszne, to sobie trafi na demotywatory, my to umówimy. I to jest okej, natomiast nie za takie pieniądze, nie kiedy jest tyle rzeczy w kraju do zrobienia.